Z nami Marek Wawrzyniak, kapitan FC Bombardierzy. Cześć Marek. Witam. No wróciliście po kilku ładnych latach, co się stało? No, trzeba było wrócić i zapomnieć o porażkach i chcemy wrócić do starej dobrej formy. Stara dobra forma, starzy dobrzy zawodnicy tak naprawdę, no bo tak. Ty w składzie jest chociażby Mariusz Magdziarczyk, jest Piotrek Marzec, są to takie ikony można powiedzieć PL3. Dokładnie, wzmocniliśmy się jeszcze właśnie, Piotr Marzec doszedł, Mateusz Kachelski do nas doszedł, także myślę, że z tymi wzmocnieniami poradzimy sobie w naszej grupie. Co z Rafałem Brudem, bo go nie widzę? No póki co no, gramy tak, jak gramy taką drużyną. Okej. Okay. Co się stało w tym pierwszym meczu? No bo przegraliście z Lufthansą, wszyscy stawiali na was. Wszyscy mówili, że wy tą ligę wygracie w cuglach, a tymczasem porażka na dzień dobry, no i ma niespodzianka od razu. Pierwszy mecz, musimy się zgrać. Myślę, że to jest kwestia czasu. Czyli co, dzisiaj zwycięstwo? Tylko zwycięstwo. Bo kursy sprawdzałem, no jednak jesteście faworytem, więc musicie chyba sprostać temu zadaniu tym razem i te 3 punkty wygrać. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Plan indywidualny na ten sezon, ile bramek? Zwycięstwo w lidze, to się liczy. Czyli będziecie gonić. No, no dobra, chcecie grać w pierwszej lidze za 2 sezony, czy jeszcze o tym tak daleko nie myślicie? Tak nie myślimy, spokojnie. No dobra, to trzymam kciuki, patrzymy. No i oby tym razem ta niespodzianka nie zawitała znowu na wasze konto. Postaramy się wygrać dzisiaj ten mecz. Udanego sezonu w takim razie. Dziękuję bardzo.